Siema, siema i siemanko, prawy brzeg Wisły. Dziś startuję z Mikoszewa, do którego doturlałem się autem. Tutaj jest nowa droga rowerowa R10. Natomiast ja będę śmigał w drugą stronę, też tym szlakiem, ale do Krynicy Morskiej. A z nowości dziś będzie pierwszy raz na baranku, jeszcze raz na gravelu z wypożyczalni, trzeba dodać, no to nie jest mój rower. No muszę powiedzieć, że bardzo długo się opierałem tego typu rowerom. Tłumacząc sobie, że ten gravel to ani to szosa, ani to rower trenowy, ale jak wiadomo, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Także dzisiaj raz na zawsze się przekonam, czy warto iść w tą stronę, czy sobie odpuszczam. A trasę wybrałem do tego chyba idealną, bo po tym odcinku R10 się jedzie praktycznie jak po drodze utwardzonej. Tam dalej za kątami rybackimi będzie troszkę więcej różnego, także zobaczę, jak ten rower się toczy. No i przede wszystkim zobaczę, jak moje plecy się mają z taką pozycją, bo pierwszy raz jadę na baranku i szczerze mówiąc dość dziko się jeszcze na tym czuję. Dziś mamy poniedziałek, 31 października, także jesień w pełni, ale pogoda naprawdę dopisuje. I poza tym, że trochę mgła zwiększa wilgotność, to jest całkiem przyjemnie, jakieś 12-13 stopni, prawie wcale nie ma wiatru, także nic tylko śmigać. O, jaka elegancka wiatka. Mijam właśnie Stegnę na liczniku, kupi to 12 km z kaczykiem. Także można pokusić się o pierwsze wnioski. Po pierwsze, dwa razy już podnosiłem siódełko, bo cały czas mi było za nisko. Teraz chyba w końcu jest ok. Nie czuję się przygarbiony jak zaczajony żółw ninja. Ogarniam już w miarę przyrzutki. Czyli już skumałem, jak działa ten system. Problem mam jeszcze z hamulcami, bo cały czas jadąc w tej pozycji próbuję tutaj chwytać za klamki i nagle jest dziwnie, że tu nic nie ma. Rower jest w rozmiarze M i mam wrażenie, że jest dla mnie trochę za mały, za krótki. Chyba Elka by tu się lepiej jednak sprawdziła. A mimo to nie jest zbyt zwrotny. Na przykład zawracanie na takiej drodze no stwarza mi jeszcze sporo problemu. No i na pewno na duży plus tego roweru jest to, że on bardzo fajnie się zbiera, także tutaj depnąć, przyspieszyć to jest sama przyjemność. Plus zaskoczyło to, że jak jest taki delikatny żwirek, tak jak teraz, o, to ten rower całkiem ładnie sobie z nim radzi. Wiadomo, to jest rower bez amortyzacji, także na większych kamieniach go podbija i wtedy trzeba się pilnować.
ale na takim drobnym, luźnym jest naprawdę fajnie. Okej, tutaj jedziemy do Sztutowa w prawo. Ulala. No i to są właśnie te momenty niepewności, jak człowiek chce zahamować i nie wie, co ma zrobić, bo hamulców tam, gdzie by się spodziewał, to po prostu nie ma. No i ta pozycja dolna, której na razie w ogóle praktycznie nie próbuję, jest to dla mnie po prostu dzika pozycja. A to za bardzo jakichś podjazdów czy jazdy pod wiatr nie będzie, żeby sobie tego dolnego fitu wypróbować. Okej, no to teraz przelot przez Sztutowo. Samo Sztutowo ma też swoją tragiczną historię. W czasie II wojny światowej znajdował tu się niemiecki obóz koncentracyjny. Największy na Pomorzu. No i w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób tutaj było przetrzymywanych. Aktualnie przyjeżdżam przez Kąty Rybackie. Także zaraz wjadę na Mierzeję Wiślaną. Sezon turystyczny dawno się skończył, także wszystkie te ptaki w tych mijanych miejscowościach puste. Ale trzeba przyznać, że w każdej z mijanych miejscowości ten szlak R10 jest bardzo ładnie oznaczony. Są znaki. Są takie rowerki namalowane na jezdni, także naprawdę, naprawdę spoko. No, tymczasem wróciłem do lasu, a następny przystanek to słynny przekop Mierzei Wiślanej. To może jeszcze kilka słów o specyfikacji samego roweru. To jest Triban GRVL 520. Rower, który cennikowo kosztuje 5000. Rama aluminiowa, widelec karbonowy, koła jakieś no name'y decathlonowskie. Do tego opony 700x40C. Natomiast jeżeli chodzi o napęd, to mamy tutaj klamką manetki Shimano. Przerzutka przyki tył jest Shimano 105. Kaseta chyba też Shimano 11-34. I do tego dwa blaty z przodu 48 i 32, jak dobrze pamiętam. Specyficznym wynalazkiem są hamulce, bo mamy tutaj hamulce tarczowe
których tłoczki są hydrauliczne. Natomiast od tłoczka do klamko manetki idzie już linka, także taka hybryda, która teoretycznie ma pewnie poprawić mu siłę hamowania. No ale te hamulce nie wydają się jakieś super ostre, także raczej to jest kiepski patent. No i sam rower bez pedału waży 10,6 kg, czyli raczej całkiem sporo jak na gravela. A mimo to, jak go pierwszy raz uniosłem, to wydawał mi się lekki jak piórko, bo moje rowery dobre parę kilo więcej jednak ważą, także różnica jest naprawdę odczuwalna. No jak się człowiek rozbuja, to całkiem fajnie ten rower idzie pod taką górkę nawet. Klasa rowerowa objazd. Nawet i punkt widokowy zrobi. Mamy Bałtyk. Jest jeden most obrotowy. Kapitanat portu. Tam jest drugi most obrotowy. No i za nim już się zaczyna Zalew Wiślany. No, 15. Także trochę się zasiedziałem na tym przykopie. Pofilmowałem z drona. Poczekałem na zamknięcie mostu tego bliżej morza. No i dobry kilkadziesiąt minut zeszło pauzy. Także zostało mi jakieś godzina 15 do zachodu słońca. A jeszcze do Krynicy jest 12 km, jak dobrze liczę. A dużo się trzeba sprężyć, choć i tak będę wracał już po ciemku do Mikoszewa. Ale tych wiele możliwości ułożenia rąk to naprawdę fajna sprawa jest. Mogę sobie jechać tak, albo tak, albo tak, albo w ogóle tak. I pewnie jeszcze jakieś pośrednie. Także nawet jak się jakieś bóle pojawią, no to można kombinować. A na płaskiej kierownicy to najwyżej tutaj, na środku. Poza tym szerokim ustawieniem oczywiście. O, o, o. Piaseczek. Ale przeszedł żwawo. Praktycznie nie ma fali dzisiaj, bo wieje od południa. Sekcje piaskowe, sekcje kręte, także zaczyna robić się ciekawie.
krótsze, ale mam przejechane 35 km. I nic nie czuję pleców. Wreszcie mogę powiedzieć, że całkiem wygodna jest ta pozycja. Na parkingu założyłem swoje siodełko, żeby potem nie mieć na co zwalać winy ewentualnie, jak mi będzie coś bolało na połączeniu tułowia i kończyn. Miałem też ze sobą pedały SPD, ale nie zauważyłem w sklepie, że te, które dali z rowerem, są tylko na klucz płaski, a nie na imbus, a zabrałem ze sobą tylko imbusy, także nie byłem w stanie przełożyć, także cisnąć te, które były. Na szczęście są z noskami, także jakoś tam wiele nie tracę w odczuciach. Kolejna elegancka wiatka. Tutaj ścieżka ewidentnie się wygłodziła. Leci się jak po asfalcie. No ale to już praktycznie Krynica, a w Krynicy przyłożyli się do tego szlaku. No i kurczę, fajnie się leci. Prawie 29 na liczniku i bez problemu da się taką prędkość utrzymać na płaskim, dobrze cisnąc. Garmin mi trochę świruje, słaby sygnał GPS-a musi być w tych warunkach. Cały to tak dla mnie. No, cztery dyszki przejechane w jedną stronę. Godzina jest 15:45, także no, po ciemku będzie powrót, ale lampki są. Siesta zaliczona, także zaczynam powrót do Mikoszewa. A tu panią chodnik parzy. Albo pana. Powiem wam, że coraz bardziej się do tego roweru przekonywuję. Jednak to jest dużo lepszy połykacz kilometrów niż taki fitness bike, którym do tej pory jeździłem takie trasy. I cały czas mnie zastanawia ta pozycja, bo jadąc na nim mam wrażenie, że musi mi coś boleć, a tu o dziwo nic, przede wszystkim plecy, o to miałem największe obawy, a jest chyba lepiej niż na MTB i to jest dla mnie największe zaskoczenie. Właśnie, bo na takim zjeździe jeszcze jak są zakręty, to się niestety nie puszczę. No ale piasek, no problemu. I pod górkę można pocisnąć, także nie oddział.
Niestety mgła jeszcze większa niż wcześniej. No to przekop Mierzei po zmroku też zaliczony. Także wracam na R10. Ale jak widać, konwoj daje radę. Byle mi tylko prądu do Mikoszewa nie zabrakło. To wróciła mrzawka. Okulary w ogóle bez sensu są w tym momencie. Totalnie nic nie widać. Zaraz dodam kontry baskie. O, tutaj z górki na pazurki. Po zmroku trzeba się pilnować, żeby nie wywinąć aura. km mam przejechane, także zostało mi jakieś 17 do Mikoszewa. Myślę, że godzinka z przerwami i będę na miejscu. Oj, panie kolego. Jak zwykle hamulce i panika, gdzie one są. Dotarłem do miejsca startu. Tam w dole majaczy Wisła. No i główny bohater dzisiejszej wycieczki po 80 km w swoim naturalnym środowisku. Jak widać, trochę syfu z drogi przyjął. Swoją drogą ciekawe, czy tu dałoby się jakiś błotnik wcisnąć, bo za wiele miejsca między widełkami a opodą nie zostało. km mi Garmin pokazuje, 365 metrów przewyższenia. Także to by było na tyle z dzisiejszego tripowania. Dzięki za to dotrwanie do końca. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia na kolejnym szlaku.